Cześć, witajcie mój koni, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w alfie gry Eternal Crusade, gry MMO połączonej ze strzelanką trzecioosobową w świecie Warhammera. Jest to coś, co zawsze mnie osobiście jarało, więc mam nadzieję, że nam się bardzo spodoba. Stwórzmy naszego bohatera, on będzie... mamy cztery frakcje do wybrania. Cztery, dwie zablokowane z tego. Aha, one będą dostępne już wkrótce. Jest to na bazie Early Accessu na Steamie, więc możecie sobie kupić go. Kosztuje około chyba 30 euro, dokładnie nie pamiętam, ale coś około tego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, sprawdźcie to oczywiście na Steamie. Natomiast na razie możemy wybrać tylko dwie frakcje. Chaos, Space Marines i Space Marines. Ja jestem takim staroszkolnym fanem Marinesów, ja jestem takim good guyem i jakoś tam Chaos mnie jest bardzo jarał. Natomiast też może Dark Angels w sumie? Plazma, to są... czy są jakieś podziały, tak? Czyli wybieram sobie teraz rozdział gry, który chcę zagrać. Dobra. Mam postać, wybieram ją sobie. Mam jakiś tam wybrany zestaw broni. Nie mam pojęcia, czy mogę go zmienić na jakiś inny. Aha, mogę inny zestaw wybrać, tak? Ale wybiorę ten zwykły. Zobaczymy, co będzie z tym. Jestem w kolejce, jeżeli chodzi o szukanie gier. Pewnie jest troszeczkę za mało serwerów aktualnie, bo jak mówię, jest to pewnie jakaś alfa, więc... czy tam beta, ale wydaje mi się, że to jest alfa, bo to jest napisane alfa w co kawałek, więc... jest to wczesna wersja gry. Zobaczymy, jak to będzie działało w samej rozgrywce, bo oczywiście... to, że jest alfą, może być alfą, wiele gier na Steam aktualnie jest w Early Accessie i gry te są niedopracowane, a niektóre są naprawdę dobre, na przykład The Forest, Subnautica, czy wiele innych tytułów właśnie jest bardzo dopracowanych, jeżeli chodzi o alfę już, alfę betę, ale jest wiele takich tytułów, które są po prostu totalnymi gniotami, a wydane są tylko po to, żeby może jakimś cudem coś się uda i zarobią. Natomiast pytanie brzmi, może wy zadajecie, dlaczego kupiłem ten tytuł, nie wiedząc, co jest w samej zawartości gry. Natomiast skupiłem dlatego, bo jestem totalnym fanem Warhammera, jestem totalnym fanem RTS-ów Dawn of War, jestem totalnym fanem Dawn of War 2, które też miało troszeczkę mniej, bo Dawn of War 2 miał to do siebie, że było grą troszeczkę inną, ona troszeczkę taki... czy nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest MOBA, ale MOBową odsłonę tej strategii dało. Wydaje mi się, że to było troszeczkę gorsze, natomiast też równie dobrze bawiłem się w tym tytule. Najbardziej się bawiłem przy Dawn of War 1 właśnie, która jest typowym RTS-em, a ja jestem totalnym fanem RTS-ów. No oczywiście nie mówię, że dobrym, bo wielokrotnie już mówiłem przy na przykład serii właśnie ze StarCrafta 2, którą też tam na moim kanale macie. Nie jestem zbyt dobry, natomiast jestem totalnym fanem, sprawia mi to przyjemność granie w RTS-y. I tam również, szczególnie, że ten świat jest zbudowany bardzo, bardzo dobrze. Podział na tych Marinesów, na inne, na orków, którzy ze sobą jakoś tak naturalnie walczą. Chociaż chyba walczy bardziej Gwardia Imperialna z orkami, no ale no to oczywiście głowy nie dam. I tak, mamy konfig. Wsadem, strzelamy coś tam L prawym, celujemy tym. Rolką zmieniamy, jakieś pingi. Q, waypointy Q. Interakcja to jest E. T to jest Battle Cry. Nie do końca wiem, co tam dalej jest, ale okej. Okay. Bierzemy ten logout i wybieramy miejsce, w którym chcemy się pojawić. Okej, okay, no powiedzmy, że chcemy tutaj, no. Tak to nam podświetlało przynajmniej. Powiedzmy, że to jest jakieś dobre miejsce, czy coś. Grafikę mam na maksymalną włączone. Okej, okay, czyli tym mele, tym normalnie się strzela, tym się skołpuje, chociaż tutaj skołpowanie to tak nie bardzo w sumie. Tutaj mamy też pistolety z nożem. Nóż od razu jest. To jest takie połączenie. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał. Space Marines chyba? Lag. Halo? Bro, lagu. Nie, lagów, nie, proszę, lagów, żeby nie było. Space Marines był, tak? To była ta gra, która już Marinesami się tam grało. To jest chyba taka trochę podejście do bardziej MMO stylu. Chociaż Space Marine nie grałem, niestety nie grałem Space Marina. Natomiast widzę, że jest dźwięk zbyt głośno, więc od razu to zciszę na troszeczkę niższe. Myślę, że tak to będzie dobre. Przede wszystkim, żeby to działało dobrze. Okej, umarłem, no ale... Prawdę mówiąc...
No, byłem w menu, więc ciężko. Wybieram sobie A. Zobaczymy, jak ta gierka będzie działała w sumie. Na razie działa jak to alfa, czyli działa, nie działa. No to jest normalne. To akurat na... Jak on do mnie strzela w ogóle w takiej odległości? Pieprzony. Czy jak to wygląda leczenie? Czy jest to leczenie w ogóle? Jest... To jest battle coś tam. Aha, battle tag to był. No to teraz zrozumiałem, co to był battle. Okej, okay. E coś się robiło, E nic takiego, ale tu można coś... Aha, w ten sposób. Gościu użył... A właśnie, gościu użył przewrót i teraz rozumiem, dlaczego on to użył, bo... W ten sposób się... W ten sposób się właśnie przewroty robi. Ciekawe, czy jest jakaś rasa, lasa, klasa, czy cokolwiek innego, które ma taki bardziej dopracowany ten movement. Nie wiem, jakiś zwiadowca czy coś. Trudno powiedzieć, co do klas dokładniej. Chciałem zobaczyć jakichś przeciwników może trochę bliżej, ale niestety pewnie biegam tak bezcelowo, dlatego to wszystko tak wygląda. Nie lubię, kiedy celowanie jest pod scrollem, jest to dla mnie niewygodne. Jest też system krawędzi. O Jezu, cały czas widzicie, klikam ten. Przypadkiem klikam... Aha, need health. Nie needuję healtha żadnego, nic. Okej, okay, teraz tu mogę... To jest coś, co muszę bronić, tak? A, przejęli... A, dobra, to lecę dalej, zobaczymy. O, coś tam jest chyba. Nie mogę z tego strzelać, nie mogę do tego strzelać, nie wiem dlaczego za bardzo, ale okej. Okay. Dobra, podbiegnijmy tam troszeczkę bliżej. Ja już jestem troszeczkę nieogarnięty, natomiast jak widzicie, próbuję wam wszystko pokazać tutaj. Jakiś czerwony gościu, ale widziałem, że ktoś tam zaskoczył za plecami. Zdaje się, że to... Aj, no... Kurczę. To wychodzi właśnie to moje nieogarnięcie, które wynika z tego, że po prostu pierwszy raz grę uruchomiłem. Pewnie gdybym pograł wcześniej, to więcej to bym... też ogarnął bardziej. Natomiast jak mówiłem, to jest moim celem, jest bardziej pokazanie wam tej gry, żebyście sami zdecydowali, czy warto kupić, niż aniżeli jakoś to powiedzenie, jakoś pokazanie jakiegoś skilla. Bo ciężko w sumie pokazać skilla w grze, która jest grą alfa. On ma jakiś plecak, widzicie? Ale go laguje. No, ale mnie dorwał. Straszliwie, ale go też dorwali, więc spoko. Czas, jak widzieliście, lagi straszne były. Gościa rzucało po prostu na lewo i prawo. Niestety. Bo uważam, że to mogła być naprawdę dobra akcja. A spotkałem gościa za plecami, nie powinien go zabić. Na luzie, ale oczywiście. Tak to jest, jak się broń nie zna. Czy mogę przytrzymać? A, jest, to jest full auto nawet. Tak próbowałem pestkować, czy coś tego typu. Przeładowanie troszeczkę przypomina mi Gearsy właśnie. O Jezu, Gearsy. Ja się powiedział w ogóle. Wieżyczka ta jest chyba. Strasznie laguje ludzi, strasznie. O mój Boże, ale tu był ich desant totalny. Ja pierniczę, tu się dzieją cuda. Ktoś mnie uratuje tutaj może, czy... Chyba nie, dobra, przytrzymam i jeszcze raz startujemy. Tak, do B lecimy raczej, tak. Mi się wydaje, że to jest dobra miejscówka. Obracamy się, patrzymy, czy ktoś tutaj za pleców na mnie wyskoczy. Chyba nie. Też tu widzimy, że jest gościu jakiś. Gdzie jest celownik cholerny? Nic nie widzę. Przez to, że jest napisane alfa na środku, to nie widzę często celownika. To się dzieje, że nic nie widzę przez to. Ja pierdolę. What the fuck? Dziwny feeling. Jesteś mój? A, jesteś mój. Dobra. Sorki. Aj, nie zdążyłem przetrulać się. Chciałem na ostatni moment. A nie, dobra. No i tutaj po lewej nogi strzelaj, więc to też nic by nie dało. Ale może mnie uratuje ten gość za moimi plecami. Dobrze, dobrze. Thanks, mate. Nie wiem, jak to bardzo tak mówić, ale... Thanks, mate. Tutaj pomogę teraz. A ten mnie tam z boku ogarnął jeszcze na szybko. What the fuck? Przejdę nam dwa punkty już. Wydaje mi się, że właśnie to jest tam typowy...
tryb, w którym po prostu taki capture the flag, ale bardziej w sposób, że jedni bronią punktów, a drudzy atakują. Widzimy też, że mamy strój zielony, więc należymy do jakiejś zielonej grupy pewnie. Jest podział na kolory. Ewentualnie może jakieś ekipy, coś. Postaram się dogadać z czasem. Znowu lag, widzicie? Kurcz. O Jezu, tak go strasznie rzuca. W ogóle ta gra ma problemy z płynnością. Co się stało, że taka celność mi spadła? Teraz te snajperzy chyba są, czy coś? Mogliby mnie uleczyć, co? Thanks very much, very much nawet. Dobra, przeładuj sobie spokojnie, gościu, przeładuj! Fucking hell! Goni mnie cały czas. Ciekawe, co to za klasa, takie latające te gnojki są. Wyglądają na fajne, ale oni chyba mają tylko atak z bliska, co? Tak mi się cały tak zauważyłem przynajmniej. Ale trzeba przyznać, jedną rzecz muszę wam przyznać. Grama jest mniej drewniana jak Space Marine. Tak przynajmniej... Takie mam uczucie teraz aktualnie, bo akurat Space Marine był odsłonią, która miała fajny potencjał, bo bodajże firma Relic, nie mam niestety pamięci do filmu za bardzo, ale zdaje się właśnie Relic wykonał tam kawał dobrej roboty, tak próbując swoich sił na rynku strzelanek. To było fajne, to mi się podobało, natomiast było widać, że no nie mają doświadczenia w tym kierunku i nie wychodzi im to zbyt dobrze. Wow, ale te ataki z bliska, to oni mają naprawdę wyrąbane. Wydaje mi się, że to jest jakaś OP klasa, bo może ma problemy z doleceniem, ale już jeżeli doleci, to ja nie mam szans, żeby cokolwiek z nim zrobić, niestety. A widzę, że ciskają nieźle, bo widzicie, tam napieprza ten gościu tutaj niemiłosiernie. Widzicie, to jest takie strasznie, strasznie mobilna ta klasa. Czasami postać traci taką ostrość, wtedy totalnie celnie strzela. Tutaj nie ma płynności niestety. O, tu widzicie, teraz zostałem, nie wiem czy to jest, nie wiem, jakiś oznacznik, czy nie wiem co się stało, bo on traci, jakby, nie wiem, downa miał czy coś, nie mam pojęcia co chodzi. O, dobra, dobra, jakiś strzał. Oj, 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 co to był, jakiś ostrzał z powietrza czy coś? Co mnie tu zabiło? No, jak mnie dobił. To była epicka, to mi się spodobało, naprawdę, fajne, fajne. Epicka, po prostu epicka. Ładna animacja, to mi się podobało. Jak mówię właśnie, zdaje mi się, że gra jest mniej drewniana. Mniej drewniana jest taki lepszy feeling, zdaje się, ale gra działa okropnie. Przynajmniej podczas nagrywania oczywiście mówię, bo nagrywam w wysokim bitrate, więc rozumiem, że obciążenie może być naprawdę wysokie, więc to jest jakieś usprawiedliwienie dla tego, ale jak mówię, nie bez powodu. A no i problem jest właśnie taki, że oni przeskakują. To jest, widzicie, to jest bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Zresztą zawsze w każdej strzelance sieciowej, kiedy człowiek ma lagi, to zaczyna być wkurzony, no po prostu, no nie wkurzony, ale dopóki gra nie laguje, człowiek nie ma aż takiej irytacji z tego, jeżeli mu nie idzie. A jeżeli mu nie idzie plus są lagi, to jest problem. Okej, widzicie, ten ucieka jednak, ale z drugiej strony to coś do mnie strzela. Czy on tam aż tak dalej może pójść, czy to jest już koniec mapy? Chyba jest powoli koniec mapy, ale też nie wiadomo, w sumie to nie widać, nie jest takie dokładnie zaznaczone. Gra ma problemy ze spadkami FPS-ów, czuję, że waha się od 60 do nawet 20, może nie wiem, 20, może 30. Oczywiście są to detale najwyższe, gra jest w alfie, jak mówię jeszcze raz, chociaż to widać wszędzie na ekranie.
Dobra, rzucam się. Jak rzucałem, to kucałem. Ale mogłem go rozpykać, przyznam się, mogłem go rozpykać już tutaj. Wolę, jak wygląda scoreboard. Fajnie zrobione, ale... czy coś tu ciekawego jest? Nic ciekawego, to nawet ładnie wygląda, nie ma nic takiego ważnego pokazanego, chociaż w sumie mogły być jakieś dodatkowe informacje. Ale nie ma nic, to jest takie dosyć proste zrobione. Fajna sprawa. Może by mu ktoś pomógł, co? Halo, gdzie ten gość się pobiegł? O kurde. Musiałbym sensitivity sobie jeszcze ogarnąć, ale też nie będę teraz marudził. I to nie jest aż takie ważne. W grach trzecioosobowych grach to nie jest takie kluczowe. Okej, ładnie. Okej, ała. O, ale ładnie to wyglądało, nie powiem. O, jest też element, są też elementy skakania. Fajne. Przełączmy na broń numer 1. Ja ją teraz przełączyłem z względów takich, że po prostu skończyła mi się amunicja, a wyglądało, że jest dosyć sporo akcji. Ciekawe, ilu minutowe są całe te rozgrywki. Gra jest fajna, szczerze mówię wam, że gra jest fajna, miło się gra. Okej, zabiłem jednego, ale za chwilę umarłem. No było ich za dużo i strzelałem trochę w jednego, trochę w drugiego, a tam jednego obiłem troszeczkę, drugiego tam troszeczkę obiłem, to było okropne, ale jak mówię, raczej się nie skupiam. O, a jednak mnie zabili. Było dziwne, bo chyba mnie uleczył i umarłem od razu, tak? Dobrze zrozumiałem? Chyba tak jest. To jest legenda jakaś. Aha. Dobra, mój kolor, kolor sojuszników, skład kolor i enemy color. Aha, spoko. W ten sposób to wygląda, dobra. Myślałem, że to jest jakiś chaos Marines, bo tak przynajmniej wyglądało. Pomóż mu. Biegniesz tam pomóc? Biegnę, stary. No i umarł akurat. Ja pierdzielę tłumoku. O mój Boże, goście starczą, a nie podbiega. No okropne, nie? Taki teamplayowe, że uhuhu. Przeładujmy sobie. Mimo, że amunicji za dużo nie zużyłem, ale w tej broni amunicja schodzi jak... Nie wiem, bardzo szybko. Aha, akurat umarł. Uuu, nice, ale kim ty jesteś, kurde, żeby tutaj mnie tak bić? Aj, załapał mnie na cel. Myślałem, że doskoczy do mnie, a ja zdążę przedodżować w boki. On tak przeleci sobie wprost i nie trafi mnie, ale chyba wyczekał albo to mam jakieś autonamierzanie, bo też tak może w sumie być, wiecie, jak to w takich tego typu gierkach często jest. Szczególnie, kiedy gra ma jakieś tam elementy MMO, bo właśnie to mnie zaciekawiło w tym, że to nie jest taki Space Marine 2, tylko że to ma być połączenie MMO. To mnie właśnie zadziwiło. Na razie tego nie widać oczywiście, ale... Alfa, więc pewnie tych elementów jeszcze nie mają zrobionych, tylko są w planach. Dobra, nice, umarł w końcu jakiś kościół z mojej ręki, bo za często to nie umierają z mojej ręki, zdecydowanie nie. Asysta, ładnie, nice. Nie mam wyższych aspiracji niż asysty. Taki twardy, kurde. Najsik.
Holy moly, czołg. Ale czołg już będzie w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z gry Warhammer 44 Eternal Crusade. Siemanko, no i cześć.